Dzień dobry Państwu, witam Państwa na 28. nadzwyczajnej sesji związanej, poświęconej naszemu koledze Lesiowi Wigalowskiemu, który zmarł 10 kwietnia. Przedstawię Państwu proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji o stwierdzenie kworum. Stwierdzam, że sesja ważna jest do podejmowania każdych oświadczeń i decyzji ze względu na większość obecnych radnych. Punkt trzeci. Oświadczenie Rady Gminy Bąbiec podjęte w związku z śmiercią radnego gminy Bąbiec Ryszarda Wigalowskiego. Punkt czwarty. Wystąpienie okolicznościowe. Punkt piąty. Zakończenie sesji. Państwo radni, proszę Państwa i za przyjęcie proponowanego porządku obrad. Dzień wyjątkowo proszę o podniesienie. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do punktu trzeciego. Oświadczenie Rady Gminy Bąbiec podjęte w związku z śmiercią radnego Rady Gminy Bąbiec pana Ryszarda Wigalowskiego. Oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2021 roku podjęte w związku ze śmiercią radnego Rady Gminy Bąbiec Ryszarda Wigalowskiego. Rada Gminy Bąbiec oświadcza, co następuje. Pogrożeni w ogromnym smutku na nadzwyczajnej uroczystej sesji Rady Gminy Bąbiec składamy dziś hołd zmarłemu radnemu Rady Gminy Bąbiec Ryszardowi Wigalowskiemu, który w dniu 10 kwietnia 2021 roku zakończył swoją ziemską wędrówkę. W świętej pamięci Ryszard Wigalowski został wybrany przez lokalną społeczność radnym Rady Gminy Bąbiec w 2018 roku. W Radzie Gminy pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przez całe swe życie był zaangażowany w sprawy gminy i oddany Ochotniczej Straży Pożarnej. Jako komendant gminy Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Bąbiec zawsze dbał o strażaków, którzy poświęcali się służbie. Występował o ich odznaczenia i finansowanie, a także inicjował modernizację i remonty obiektów przeznaczonych na potrzeby Straży Pożarnej. Zawsze był gotów wnieść radę i pomoc, otwarty na podejmowanie działań na rzecz szeroko podjętego bezpieczeństwa publicznego, nigdy nie odmawiał pomocy potrzebującym. W świętej pamięci Ryszard angażował się społecznie i uczestniczył czynnie w wielu wydarzeniach gminnych i parafialnych. Zawsze można było na niego liczyć, również w czasie organizacji zabezpieczeń ważnych imprez i uroczystości, takich jak dożynki, gminne festyny czy wyścigi kolarskie. Organizował i przeprowadzał gminne konkursy pożarnicze dla dzieci i młodzieży, wcześniej zachęcając młode pokolenie do zdobywania wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Chcąc w symboliczny sposób podziękować za liczne zasługi, 15 kwietnia 2021 roku, w dniu pogrzebu świętej pamięci Ryszarda Wigalowskiego, Rada Gminy Bąbiec przyjmuje mniejsze oświadczenie i oddaje mu pochód. Wraz z jego śmiercią gmina straciła sprawnego organizatora, oddanego strażaka, aktywnego radnego, a przede wszystkim dobrego człowieka. Żonie, dzieciom i całej rodzinie składamy wyrazy najszczerszego żalu i współczucia. Rysiu, będzie nam Ciebie brakowało, spoczywaj w pokoju. Prosiłbym Państwa teraz o symboliczne przegłosowanie tego oświadczenia. Dziękuję bardzo. Poproszę Państwa tu obecnych radnych o podpisanie tego oświadczenia.
Żadne to, co myślał, Krysiu mówił. I za to to zapamiętaj. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś kwestie, pytania? W takim razie proszę wstańcie w uczciwie i dziękuję bardzo. Zamykam.